Oglądaliście filmy z Drakulą? No to słuchajcie, dzisiaj jest taka pogoda właśnie. Siemanko! Dzisiaj pokażę wam silnik z Mercedesa. Którego Mercedesa? Z tego Mercedesa! Pokażę wam tłoki, korbowody i wały korbowe! No dobra, jeden wał korbowy. Kochani, nie wiem czy kojarzycie filmik z Mercedesem Black Smoke'iem, tym białym Mercedesem W126, w którym postanowiłem, że zamontuję dużą turbosprężarkę. Zrobiliśmy tam mocne sprzęgło i w ogóle pompa wtryskowa, taka wielka, taka jak na tych filmach z Diesel Mecken i Diesel Pump UK. Mirek zrobił taką na 300 koni, zrobił też wtryskiwacze i wiecie co? I to nawet wszystko działało, tylko że w tym wszystkim Chris popełnił jeden drobny błąd na samym początku tego projektu. Mianowicie założenie było takie na samym samiutkim początku, w ogóle jak kupiłem tego Mercedesa, jak kupiłem tego 126, ja pojechałem na złom pod Sokółkę, tam był wystawiony ten Mercedes za 5000 zł. I ja pojechałem, zobaczyłem, że ten, on nawet nie odpalił. Zobaczyłem tylko, że ten Mercedes jest, że jest cały. Silnik w sumie wyglądał w miarę sucho, przyzwoicie. Uznałem, że dobra, biorę. Następna diagnostyka tego silnika polegała na tym, że go odpaliliśmy. Odpaliliśmy ten silnik, on zapracował. No fakt, że było lato, było ciepło. On zapracował w miarę ładnie. Równo pracował. Nie budził zastrzeżeń. A że samochód był, wiadomo, bez żadnych opłat, bez żadnego przeglądu, no to nie było nawet jak nim pojeździć, nie, bo też były zablokowane hamulce, nie było jak wyjechać nim na drogę. I była podjęta decyzja, że dobra, to jest dobra baza do tego projektu. Miało być tanio, miało być szybko, żadne z tych założeń nie zostało spełnione. Ponieważ przebrnąłem tutaj długą drogę, żeby w ogóle zrobić, żeby ten samochód jeździł. Żeby zapierdzielał, fakt, on zaczął zapierdzielać. Aczkolwiek największym błędem było to, że ten silnik od samego początku był uszkodzony. Miał pękniętą głowicę i to tę głowicę już musiał mieć pękniętą x czasu, długo. Jeszcze zanim trafił na ten złom, ta głowica była wygwizdana. W wyniku uszkodzenia tej głowicy cały w ogóle blok, cylindry, tłoki to jest śmietnik. Blok w ogóle, historia tego silnika to też jest dobra zagadka, ponieważ to jest swap. Ten Mercedes oryginalnie miał jednostkę 2,8 litra benzynową. Ktoś włożył tego diesla do tego Mercedesa. I ten diesel wolnossący OM617, 3 litry, 5-cylindrowy, on już czwarty szlif wału miał. Zaraz wam pokażę wszystko z bliska, obejrzymy to, tylko chcę całą historię wam opowiedzieć najpierw. To już są panewki po czwartym szlifie i paradoksalnie przy takim ogólnym zajeździe tego silnika, mianowicie przy tej pękniętej głowicy, w zardzewiałych cylindrach, po prostu zardzewiałych cylindrach do cna, uszkodzonych tłokach, zużytych sworzniach, zużytych tulejkach, główkach korbowodów, to dół, paradoksalnie te panewki, ten czwarty szlif, to wszystko, ten dół akurat wał korbowy wygląda bardzo dobrze. Mamy tu silnik wolnossący. To jest OM617, który nie miał turbo. Ja nie miałem z tymi silnikami za dużo do czynienia. Słyszałem tylko takie głosy, że silnik wolnossący OM617 nie nadaje się pod turbo. I dzisiaj mamy przykład tego, że to prawda, że on się nie nadaje pod turbo i zaraz wam to wszystko wyjaśnię. To jest zupełnie inny, to jest inny blok, inny wał podejrzewam też jest, inne tłoki.
słabo się nadaje ten silnik pod turbo, dużo trzeba byłoby tu przerabiać. Jest inna pompa oleju niż w moim, niż w mojej beczce przykładowo. Beczka moja to jest 3-litrowy turbo diesel oryginalny i mamy tam spryski na ten katłok. Mamy chłodzenie w koronie tłoka, mamy kanały chłodzące olejowe w tłokach. Tu to w ogóle tego nie ma w wolnossaku. W wolnossaku mamy tłoki jak z jakiegoś silnika benzynowego. Tutaj dęko jest cieniutkie, jak w jakimś słabym benzyniaczku. Także to totalnie ta konstrukcja nie jest przygotowana na turbo, na turbo doładowanie. Więc tak. Chris na samym początku przyznaje się do kilku takich podstawowych błędów. Przede wszystkim brak researchu, czy ten silnik będzie działał. Zrobiłem to totalnie na pałę. Zrobiłem to na szybko, dla fazy, dla fanu. U turbie sobie diesla takiego złoma jakiegoś ze śmietnika. A wyszło tak, że trzeba było tutaj wpakować taką, może nie furę siana, bo to są kwoty, wszystko jest względne, dla kogoś może to być dużo, dla kogoś może to być niedużo. Mnie ten projekt w całości wyszedł 16 tysięcy złotych, łącznie z zakupem samochodu. Aczkolwiek no, większość komponentów tych takich droższych, takich jak pompa wtryskowa, czy sprzęgło do toczaka, czy skrzynia biegów, duży getrak, no to one są, one jakby są funkcjonalne. Jedyne tak naprawdę, co należałoby wymienić w tej chwili, to sam silnik, który do pracy w trybie turbo dużego doładowania się nie nadaje. Więc reasumując, Chris wam mówi szczerze, jak wygląda sytuacja. Chris popełnił błąd taki. Błąd potraktowane to zostało przeze mnie z ignorancją i jakby to są tego konsekwencje, że to nie działa. Że to się skończyło tak, jak się skończyło. Zignorowałem symptomy uszczelki pod głowicą, które były tak naprawdę już widoczne na początku całej sprawy, kiedy była jeszcze pompa od Janka zamontowana. I zignorowałem fakt tego, że ta konstrukcja silnika, nawet jakbyśmy tu nie mieli tego uszkodzonego UPG, i tak by się nie nadawała do tego, aby pracować pod dużymi obciążeniami z turbo sprężarką. Dobre jest tylko to, że tak naprawdę mamy działający setup, bo mamy turbo, mamy fajny kolektor, mamy pompę, mamy wtryski. I tak naprawdę wkładamy to. Mamy sprzęgło, skrzynię i tak dalej, układ napędowy. Intercooler, chłodnica duża, wydajna, więc tak naprawdę bierzemy tylko słupek z 300 TD, wrzucamy go teraz, dzisiaj, jutro do tej budy i mamy prawie 300-konnego zapierdzielacza. Dla kosmetyki można by było zmienić turbo, ale powiem wam szczerze, przy tym turbo, które tam było, wystarczyłoby podkręcić dawkę paliwa, podejrzewam, że on trochę dymnie by generował, ale zacząłby pompować, zacząłby dmuchać. Także to by spełniało swoją funkcję. On już tutaj jechał, naprawdę generował fajny moment obrotowy. No i cóż, to nie jest jakieś tam, wiecie, tutaj się żalenie przed wami, bo nie o to chodzi, tylko chcę wam powiedzieć o swoich dobrych i też o złych decyzjach motoryzacyjnych, projektowych, tuningowych, które popełniam, które robię. A i dla Chrisa to może jakaś będzie nauczka na przyszłość. Znaczy, może, to na pewno będzie nauczka na przyszłość. Na chwilę obecną plan mam taki. Za chwilę w ogóle w dalszej części tego filmiku pokażę wam szczegółowo, jak jest ten silnik zbudowany. Ta wersja M617 wolnossąca. Co w nim jest uszkodzone i jakie są różnice między silnikiem OM617 pod turbo. Pokażę wam, jak jest masakrycznie pęknięta głowica, która nadaje się w tej chwili tylko na złom. Mamy tutaj też inne komory wstępne, inne zawory w ogóle są w wersji wolnossącej. Kuźwa, misa olejowa nawet jest inna. No, różnic jest naprawdę sporo, paradoksalnie, gdzie silnik kurde z wierzchu jest taki sam. Także w dalszej części pokażę wam ten silnik, budowę, co jest w nim uszkodzone. Też potraktujcie to jako delikatne ogłoszenie, bo z tej racji, że mam kilka innych projektów
zaczętych w tej chwili, mógłbym sprzedać tego Mercedesa tak jak jest. Może ktoś z Was chciałby sobie wstawić silnik i zrobić z niego fajnego zapierdzielacza. Proszę bardzo, jest taka oferta. Jeśli nie, odstawiam go w kąt i ogarniam się z projektami, które mam teraz na głowie. I wracam po prostu do tego Mercedesa za jakiś czas. Chociaż trochę mi szkoda, bo założyłem tam nowe hamulce i one będą rdzewiały, jak będzie stał w krzakach, no ale trudno, nie ma innego wyjścia. Chyba, że je jakoś zakonserwuję. W każdym razie to od cała historia Black Smoke'a. Dlaczego dostał tak w pierdziel, aż stanął dęba na sam koniec? Właśnie dlatego dostał tak w pierdziel, bo ja byłem świadomy, że to jest jego ostatni, że to jest jego pierwszy i ostatni przejazd. Wtedy, kiedy on już zaczął tak się przegrzewać, już wiedziałem, że to po prostu, to już jest grubo tutaj po prostu w tej jednostce i albo dzisiaj pójdzie po polu grubo i zaora trochę trawy, albo nie będzie z tego nic. No to chociaż było z tego tyle, że pooraliśmy trochę trawy, ja mu na drodze trochę go przycisnąłem i naprawdę to jechało fajnie. Także jakiegoś tam banana na ryjku wywołał cały ten projekt, także chociaż tyle z tego dobrego. A teraz przechodzimy do oględzin silnika, pokażę Wam co, jak tutaj wygląda. Wał jest ciekawy. Słuchajcie, wał po czwartym szlifie, on jest dębowy, on jest po prostu, nie ma na... Panewki od jakichś zanieczyszczeń się powycierały, a na tym wale nie ma nawet skazy. To jest po prostu wał tak twardy, nie wiem z czego on jest zrobiony. Poezja. Naprawdę wał korbowy tutaj to jest dzwon. Dół w ogóle tego układ wał, korbowody, łożyska te korbowe i główne to jest mega pancerne w tej jednostce. No reszta to jest może też pancerna, ale w tym przypadku wyjechana na amen. Zapraszam do oglądania. Odpowiedzmy sobie najpierw, gdzie ten pieseł jest pogrzebany tak najbardziej. Słuchajcie, tu w ogóle jest inaczej rozwiązane wolnosącym napęd rozrządu niż w turbo. Ponieważ w turbo, nie wiem czy pamiętacie, ale tu były dwie pary kół zębatych. Tu była jedna para i była druga para i był napęd pompy oleju tutaj z wału. A tu w wolnosącym nie ma napędu pompy oleju. Pompa oleju jest w ogóle inna. Ale jeszcze ten wał Wam pokażę. Patrzcie. Pomimo takiego wpierdzielu. No nic, po prostu jest idealny. Idealny. Kurza twarz. On by jeszcze chodził i chodził. Nawet patrzcie to, kurde, to radełkowanie uszczelniacza sznurowego. To radełkowanie jest 100 razy lepsze niż w moim turbodieslu. Piękne, a tu ktoś, śrubokrętem ktoś tu przywalił. A nie, to patrzcie jak uszkodzone, kurde. To ktoś musiał długą śrubę taką tu wkręcić. I tą śrubą zrobił takie bum bum. Ale jaja, kurde, patrzcie ile to. Widzicie to? I on nie ciekł. On nie ciekł tutaj. Mimo takiej skazy, ja pierniczę. Ale jaja, dobra, wał potężny. Teraz patrzcie. Głowica. Nie wiem, czy to zobaczycie na nagraniu. Postaram się to w miarę zbliżyć. W miarę. O. Co z tego, że zbliżam, jak ostrości nie ma. Tutaj widzicie z zaworu ssącego. Ten większy to jest ssący. O tu i wychodzi pęknięcie przez gniazdo zaworowe w materiał. W materiał głowicy, ponadto, tak wiem, ta komora stała dęba po prostu tutaj, tak zardzewiała, już się zablokowała. Ponadto tu mamy takie bardzo głębokie wżery materiału głowicy, jest wyżarta. Kolejna kwestia, patrzcie, zawory są inne w wolno ssącym niż w turbo, ponieważ w turbo tu są pełne te zawory, natomiast w wolno ssaku widzicie, tu są wyżłobienia. Komory wirowe, nie, komory wstępne, przepraszam. W tym silniku mają inną budowę. Tu jest taka płaska, ona jest taka ścięta. Natomiast w turbo komora wirowa jest wypukła, jak niemiecki hełm i jeszcze ma kanalik dodatkowy. Tutaj tego nie ma. Także różnic jest sporo. No tu w
fakt, że ona była pęknięta, to jest jedno, ale kolejna kwestia to zużycie samej uszczelki pod gruźlicą. Ta uszczelka, patrzcie, ta uszczelka nie istniała. Wypierdzielona, wypierdziana na wylot. Patrzcie, tu, tutaj, tutaj w ogóle tego metalu już nie ma. Widzicie, co tu się dzieje? To zakucie, kurczę. O, tak będzie może widać. Tutaj już tego nie ma zakucia w ogóle. Ono zostało wydmuchane. Tu jest, a na tym cylindrze już go nie ma. Widzicie, jak zaczęła się rozchodzić ta uszczelka? Zaczęła się rozwarstwiać. To po prostu nie istniało. To już było rozpierniczone na maksa. Totalna agonia. Teraz tak, cylindry. To jest bardzo ważna kwestia z tymi cylindrami. Dlatego, że jeśli obejrzycie te cylindry, to uświadomicie sobie to, że ten silnik miał bardzo długi czas problem z uszkodzoną uszczelką pod gruźlicą i ktoś musiał bardzo długi czas eksploatować tę jednostkę z tą usterką. Dlaczego? Cylindry. Pierwszy, to tu jest zatarty tłok ogólnie i przytarty cylinder i taki wżer korozyjny pojedynczy. Cylinder drugi, ten powiedział, że nawet jest spoko standardowe zużyciowe wytarcie hołnu na środku. Natomiast cylindry 3, 4, 5, tu gdzie już mieliśmy pięknie wygwizdaną uszczelkę pod głowicą, są tak korozyjnie zeżarte, że ja czegoś takiego nie widziałem. Nawet w Deutschu tym moim, którego robiłem powietrzem chłodzonym, nie było aż tak zeżartych cylindrów. Patrzcie. Patrzcie tutaj. Cylinder numer 4 to jest po prostu już Armagedon. Jak ja to przeciągam ręką, to po prostu fale Dunaju. To jest normalnie, ojej, poharatane na maksa. Już pomijam, że to próg jest w ogóle duży, ale to już huk tam. To był śmietnik, wiecie, ten silnik to był śmietnik od samego początku. No i piąty jeszcze powiem, że piąty to jest w miarę. Czyli 3-4, tu najgorzej poszło to UPG i dokonało zniszczeń. Masakra. Oto, co tu się dzieje, to jest śmierć. Z takich klamotów eksploatacyjnych koło zębate rozrządu, powiem szczerze, gwizdane, ale jeszcze by chodziło. Wałek rozrządu. Tak, tak, powiecie, że to jest drażliwy temat. Taki, ma to jakieś ślady delikatne zanieczyszczeń jakichś tu ciał obcych, ale jeszcze jest w miarę. Tu na łożysku jednym takie ślady zanieczyszczeń, ale to też by chodziło, wystarczyłoby to spolerować. Pieski lub dźwigienki lub dźwignie pośrednie, już jak kto woli, też w miarę ok. Tu jest warstwa chromu, więc bardzo twardego materiału. Nie wiem, co musi się stać, żeby to się zużyło. Także tutaj w miarę dobrze. Zobaczcie, że tutaj jaki typ świec żarowych był w ogóle w tym silniku. Takie wielkie, wielgachne świece żarowe. Z tego co wiem, bywały jeszcze takie świece żarowe z takim tutaj ogonkiem. Także jeszcze z taką pętelką było różnych rozwiązań. Ogólnie stan tego silnika to jest naprawdę, powiem wam szczerze, to są kuriozalne rzeczy, bo to aż śmieszne trochę jest w pewnym sensie. Ponieważ tak, czwarty szlif, kurde, taki szlif, to jest milimetr materiału, rozumiecie to? Milimetr już jest stoczony. Przepraszam, zeszlifowany ten wał. Patrzcie, jakie grube są te panewki. Tak nawet jak to spojrzeć z boku, to już widać, że to panewka jakaś gruba. No gruba, bo ona już ma milimetr więcej niż nominał. Ten silnik wcześniej był zacierany. Ale to kiedy on był zacierany? Lata temu, ponieważ korbowody mają ślady regenerowania. Regenerowania to jest jedna rzecz, ponieważ tu widać, że na taśmówce jakieś było ćwiknięte, ale Kolben Szmicik, proszę bardzo, KS. I tutaj mam pięknie opisane 1100 Kolben Schmidt, paneweczka. Pięknie czwarty szlif zrobiony. Czyli historia tego auta była naprawdę bujna. Była bujna w remonty, wizyty w szlifierniach.
Różne takie barwne wydarzenia się działy w życiu tego silnika. Był to tylko wolnossący silniczek. Ja nie wiem, czy on miał 100 koni w ogóle. To chyba ten turbo diesel to miał w ogóle jakieś 90... Nie, w turbo diesel gadam. Wolnossące 3 litry, on miał chyba jakieś 90 koni. Po czym ja wnoszę, że obrócona była panewka. Potem wnoszę, że tutaj jest ślad. Tu jest ślad jakby po przeciwległej panewce, czyli po panewce z pokrywy tego łożyska. Czyli tutaj mam ten zamek, odbija się tu, a ten zamek odbija się tu. I tu, gdzie się odbija ten zamek, to jest deformacja materiału. Jedyna sytuacja, w której ta deformacja mogłaby powstać, to jest sytuacja, w której panewka jest obrócona. Ponadto mamy tutaj ślad taki, że jest to przeszlifowane, przefrezowane. Widać, że na frezarce ktoś to przeszedł. Czyli też widać tutaj różne techniki napraw, bo na poprzedniej stopie, na stopie z czwartego cylindra widać było na taśmówce, że ktoś ćwiknął. Natomiast tutaj już widać, że ktoś to zrobił na frezarce. Więc to, te remonty to naprawdę długa historia. No tu na piątym cylindrze widać ewidentnie, że coś wpadło, jakieś zanieczyszczenie, ale tak jak widzieliście, mimo tego zanieczyszczenia, które tu wpadło, wał, igła. Także wał naprawdę, kurde, szacun. Znaczy ogólnie ten silnik jest pancerny, po prostu to, jak on został zajechany, to nie z winy sprzętu, tylko lata, prawdziwe lata, no kurde, 4 szlify. Ile to zrobiło kilometrów? 2 miliony, może więcej, wolnossący diesel. Patrzcie. Stopy wału. Czy to jest idealne? Tutaj to jest igła. Ale szerokość, jakie to jest szerokie, jaka to jest powierzchnia, wytrzymałość, to jest po prostu pancerne. Kurde, to jest masywne. Teraz tak, coś, co jest tutaj takim rarytasem i w ogóle wisienką na torcie, jeśli chodzi o zużycie tej jednostki, to są stworznie i tłoki i główki korbowodów. I to też jest dla mnie po prostu kuriozum totalne. Dlaczego? No bo tu widać, że coś było obrabiane, było naprawiana stopa, był robiony szlif, no była robota zrobiona. Natomiast tutaj jest jakieś nieporozumienie. Słuchajcie. Ten stworzeń, on tu jak we wiadro chodzi w tej główce korbowodu. No dali Bóg. Nawet wiecie co, nie chce mi się mierzyć. Tutaj te ślady, no to tak hardcore. Patrzcie, przecież tu będą ze 300 luzu. 300 na 100%. Stworzenie się pasuje na setkę. To jest wygwizdane jak sandały pielgrzyma. Po prostu na maksa. Ale to jest nic. Ponieważ to jest luz stworznia w główce. Ale ten stworzeń jest też luźny w tym tłoku. Stworzeń jest też luźny w tłoku samym sobie, ponieważ już jest tak rozbite mocowanie stworznia w tłoku. Nie wiem, jak wam to pokazać. Mam do tego średnicówkę, mam mikrometry. Powiem szczerze, nie chcę mi się tego wyciągać, żeby to mierzyć i pokazywać, bo to nie ma sensu. Patrzcie, klata na boki. Zobaczcie to. Widzicie to? On już jest wsunięty jakby w swoje miejsce. Lata normalnie na boki, więc to łącznie z luzem na tym, na główce korbowodu, tworzy po prostu taką sytuację, że ten tłok lata. Jak nie powiem co, po pustym sklepie. Po prostu, no niepojęte warunki, w jakich ten silnik był kiedyś złożony. Jeśli chodzi o same tłoki, no pozacierane po prostu tak, że aż wyćwikane, wygwizdane po prostu już na maksa. Widać, że one mają przebieg potężny. Fakt, że są słabe, widzicie? One nie mają w ogóle żadnych wzmocnień. Fakt, że jest stalowa wstawka, ale nie ma w ogóle tutaj chłodzenia dodatkowego dęka. W wersji turbo macie tutaj grube taką wstawkę i jest po prostu chłodzenie. Jest kanał chłodzący, olej ze spryskiwacza dęka tłoka jest tam wtryskiwany i chłodzi. Dodatkowo tu tego w ogóle nie ma, ale co chciałem pokazać jeszcze. Luz pierścienia. To jest po prostu zostawione
masakra. Totalna. To jest wypierdzielone na maksa. Działało. Palił, jeździł. I to wszystko, cała reszta. Patrzcie, jak płaszcz przytarty. To takie tłoki, to się kwalifikuje do wywalenia. Historia tego silnika jest po prostu niesamowita jakaś. Co tam się z nim wydarzyło? Jak on, zanim trafił jeszcze na ten szrot, zanim trafił do Chrisa, jak trzeba jeździć, jak trzeba rżnąć ten wolno sącego tego dieselka, żeby tak go zarżnąć. Masakroza totalna. Tutaj patrzcie, luz, bardzo duży luz powodował, że już korona stykała się, patrzcie. Korona, która jest mniejsza, zawsze jest tu mniejsza średnica niż płaszcz tłoka. Już ta korona tutaj jest wyślizgana, widzicie, ona stykała się z cylindrem. Kuriozum, po prostu zużycia takie nietypowe tutaj są, takie, których po prostu się nie widzi w normalnie eksploatowanych silnikach, ponieważ współczesny silnik w połowie drogi, co ja mówię w połowie, w 1/4 drogi do takiego zużycia, on już by stał dęba dawno, już byłby na szrocie. A ten Mercedes, wygwizdany, wymęczony po prostu na wylot, on jeszcze jeździł, jeszcze palił, jeszcze pchał te koła, po prostu to jeszcze działało, mimo takich zniszczeń. Patrzcie, zatarte, no tutaj mamy zatarcie, normalnie ten tłok jest zatarty. Ta sama sytuacja, aha, nie ta sama sytuacja, chociaż nie, ta sama, tu już luz na sfoźniu, czyli luz taki, na boki, prawda? Na boki. Plus do tego zużyty płaszcz, plus do tego luźny cylinder powoduje, że ten tłok, on nie zachowuje w ogóle swojej geometrii w cylindrze. Tłok ma iść prosto, jak najbardziej prosto ma pchać korbowód w dół. Natomiast jeśli to jest wszystko wygwizdane, to ten tłok zaczyna wykonywać takie ruchy i zaczyna się obijać po prostu w tym cylindrze. I to są te ślady. Tutaj wygwizdane. Tutaj stykanie się ze ścianką cylindra po prostu. Tutaj nawet, między pierścinami. To jest nie do pomyślenia. Takie sytuacje nie mają miejsca normalnie we współczesnych silnikach. Takie zużycia nie występują. To jest rzecz nietypowa, bo we współczesnym silniku takie coś, żeby między pierścieniem uszczelniającym, a pierścieniem zgarniającym, uszczelniającym, żeby już był kontakt ze ścianką cylindra, to taki silnik nie ma prawa żyć. To już jest zajechany, zarżnięty silnik na śmierć. A to gdzieś tam komuś jeszcze działało. Działało, póki Chris się nie dorwał. Bandyta jeden. No i pierwszy cylinder mamy. Pierwszy chyba najładniejszy. Powiedziałem najładniejszy? Tutaj to w ogóle coś wpadło do tego cylindra. Kurde, tak macham tymi tokami, nie kontroluję tej ostrości. Przepraszam. Masakra. Patrzcie. Pierwszy. Tutaj. To jest w ogóle jakaś erozja jakby. Patrzcie, w jaki zakres. To błyszczące takie. To nie ma prawa być błyszczące w tym miejscu. Jeśli błyszczy w tym miejscu, to znaczy, że był kontakt ze ścianką cylindra. Nie ma prawa mieć tutaj kontaktu ze ścianką cylindra. To płaszcz jest od tego, aby mieć kontakt ze ścianką cylindra. Nie tutaj, nie ten obszar. Płaszcz styka się ze ścianką, bo tu jest film olejowy między płaszczem a ścianą cylindra. To ma tak działać, do tego jest zaprojektowane. Natomiast jeśli tu już jest, mamy zużycie graniczne i na cylindrze, cylindrze też jest wygwizdane, jest zużycie graniczne, wtedy zaczyna pracować tymi częściami, którymi nie powinien. Czyli przykładowo powierzchnię między pierścieniami lub też sama korona. Ale kogo to obchodzi? Zresztą nie bez powodu to jest taki luz. Nawet tu, gdzie sworzeń siedzi w tłoku, nawet to jest tutaj zużyte, przytarte, rozwalone. Masakra. To jest po prostu zajazd. Naprawdę ewenement. Z jednej strony, powiem wam szczerze, podziwiam ten silnik. Podziwiam konstrukcję tego silnika, bo jest naprawdę masywna. Bo pierwszy lepszy współczesny silniczek to by już dawno przy takich luzach, przy takim zużyciu, by po prostu stanął dęba, by wywalił korbę, by się poddał. To byłby dla niego koniec. Tutaj podejrzewam, że gdyby to zmienić tylko, to on ten silnik dalej by odpalał i jeździł.
No, walił w odmę, sami to widzieliście. Ale palił, jechał. Podejrzewam, że nadal by palił i nadal by jechał i by się kręcił. Kwestia była taka, że w ostatnich minutach jego życia no, po prostu to UPG poszło na wylot. No to stracił kompresję, no, już nie mógł, nie był w stanie się uruchomić. Już cała kompresja jakby, no nie cała, ale większość kompresji szło w po prostu układ chłodzenia. Także powiem wam o M617, czy to turbo, czy wolnossący. No ja to podziwiam, bo to jest wytwór poprzedniej epoki pancerny. Powiem więcej. Słuchajcie, sprawdźmy, po którym szlifie są główne, bo korbowe sprawdziliśmy, a głównych ja nie sprawdzałem w sumie. Sprawdźmy, który tu mamy szlif. Drugi dopiero, patrzcie. Patrzcie. Zobaczcie, 0,50. Kurde, to jest dopiero drugi szlif na głównych. Czyli na głównych mieliśmy drugi szlif, a na korbach mieliśmy czwarty szlif. Ale jazda, co? Nieźle. Wiecie, równie dobrze mogło być tak, że to był jakiś jeden epizod, jedno przytarcie. Zobaczcie, tu to było naprawiane. Jedno przytarcie, w wyniku którego tak głęboko poszło na wale, że trzeba było po prostu zrobić zarazem czwarty szlif. Ale tego nie wiemy, także ciężko nam tu oceniać, ile razy ten słupek był rozbierany. Historia jest ciekawa, ciekawa tego silnika. Także już ja nawet go nie będę odbudowywał, bo to nie ma sensu. W tej specyfikacji ten silnik mnie nie interesuje. Blok przerobić na spryski, to tutaj jest za dużo zachodu, więc tak czy inaczej ten słupek, nie wiem co z nim będzie, sprzedać jakoś na części. Jak mi się nie sprzeda ten projekt, to po prostu będę ten słupek wystawiał jakoś na sprzedaż komuś, może ktoś weźmie wał fajny, blok do przetulejowania jeszcze i do zrobienia, także coś tam do odzysku jest. Trzeba by było tylko główki zrobić, tłoki zmienić, ewentualnie przetulewać pod te tłoki, tylko trzeba było je przetoczyć, przywrócić im geometrię. Aczkolwiek może i nie, wiecie, bo zużycie tutaj, sam fakt zużycia tego, zużycia rowków, tutaj rowki, może trochę to zignorowałem, ale patrzcie, jakie tu jest zużycie, po prostu to już jest agonia. Także to nie ma sensu. No nie, tłoki trzeba byłoby dać nowe, główki zregenerować. I tak naprawdę jako wolnossącą jednostkę można byłoby go składać. No i oczywiście druga głowica, bo ta głowica jest nie do naprawienia z takim uszkodzeniem, jakie jest. Przynajmniej Łukasz tak twierdzi, że ona już jest nie do uratowania. Tutaj jeszcze taki rzut tylko na ten dół silnika. Widzicie, że panewki są, wszystko jest super. Napęd pompy oleju w tym wolnossącym słupku idzie tutaj z napędu pompy wtryskowej. Czyli tak śmiesznie jest. Widzicie w turbo, tu w tym miejscu był dodatkowy łańcuch i tu była taka nadbudówka. Tutaj była taka przykręcana jakby obudowa i uszczelniacz był podniesiony wyżej. Co robiło miejsce po prostu na dodatkowy rząd łańcucha. W tym słupku w ogóle tego nie ma. Nie ma też takich w ogóle zbliżonych nawet nadlewów żadnych. Podmontaż spryskiwacza dęka tłoka. Widzicie, to jest w ogóle nieprzystosowane pod spryskiwacz dęka tłoka. Co jest fajne, jest pomalowany. Żeliwo pomalowane jest w środku, fajnie. Boże, jak to jest zardzewiałe, stąd widać. Po prostu agonia. No i tyle, uszczelnienie sznurowe. Patrzcie, mimo uszkodzenia tego wału, mimo uszkodzenia tego radełkowania na wale, to nie ciekło. Nieźle, co? No te silniki Mercedesa to są, kurcze, pancerne. Naprawdę, ja to szanuję, te jednostki. Bo to jest, kurde, takie wykonanie, że teraz nie ma szans, żeby coś takiego znowu powstało. Pewnie nigdy nie powstanie. I no ten silnik naprawdę dostał w ciry w swoim życiu ostro. I jeszcze chodził, jeszcze się kręcił. I jeszcze można wrócić mu życie. Aczkolwiek no już w tym projekcie, w tym zastosowaniu wiemy, że wolnossak nie będzie miał żadnego zastosowania. Kochani, to wszystko w tym odcineczku. Tym odcinkiem ja zamykam temat Mercedesa Black Smoke'a na najbliższy czas. Tak jak wspomniałem, jest on na sprzedaż.
Może ktoś byłby zainteresowany. Natomiast jeśli się nie sprzeda, no to się spodziewajcie, że za jakiś czas odstawię go po prostu w kąt. Auto ma powyżej 40 lat, ponieważ jest to 82 rok. Więc odstawię go w kąt. Jest pojazdem historycznym, więc nie będę musiał płacić za niego ubezpieczenia. Jeśli nie wyjeżdżam na drogę, nie muszę mieć też przeglądu, więc może sobie stać nawet parę lat i czekać na to, aż mi się zechce, żeby go przywrócić do jazdy. W międzyczasie będę sobie szukał powoli, może jeśli oczywiście go nie sprzedam, no to będę sobie szukał powoli słupka jakiegoś 300 turbo diesla tym razem już, żeby to złożyć. Z tej racji, że mam fajne te kolektory wyspowane, już żeby nie marnować tego potencjału. Mam też wastegate'a już zakupionego, także od razu by się z wastegate'em to złożyło, tak żeby to już miało ręce i nogi, żeby zapierdzielał ten Mercedesik. Dobra, to już chyba wszystko w takim razie w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, narka, hej. Aha, łapki w górę, udostępnienia. Po co ja to powtarzam w ogóle, wiecie? Ja to powinienem na początku filmiku mówić, a nie na końcu, ponieważ na końcu już nikt tego nie ogląda. Ale no powiem już, jak zacząłem ten temat, to łapki w górę, udostępnienia, subskrypcje i co jeszcze? I to wszystko chyba. Dzięki za oglądanie, narka. Słuchajcie, jeszcze to musiałem wam dograć po prostu, bo normalnie nie mogłem się powstrzymać. Jeśli składacie silniki, wiecie jakie są pasowania, to po prostu będziecie mieli bekę z tego, jak zobaczycie, jak to wygląda. Włożyłem stworzeń, no nie do końca, ale to nieważne. Patrzcie. Jak ten tłok lata na boki, to jest... Kurde... Że to działało, to jest po prostu, to są jaja, to są normalne jaja.